Pszczoły to niezwykle pożyteczne stworzenia, które dają m.in. miód i mają bardzo ważną misję. Pszczoły tutaj spełniają bardzo wiele funkcji. My teraz żyjemy w XXI wieku, gdzie technika, technologia jest bardzo rozwinięta, latamy w kosmos, natomiast człowiek w dalszym ciągu nie wymyślił czegoś, jakiejś alternatywy dla zapylania pszczół. Także pszczoły stanowią część naszego świata. Potwierdza to lokalny pszczelarz z bogatym doświadczeniem w tej dziedzinie. Pszczoły zapylają 80% warzyw, drzewek owocowych, w ogóle wszystkiego. Bez tego to by ludzie mieli ciężkie życie. Pomimo, że są rośliny, drzewa wiatropylne, ale jeżeli pszczoła jeszcze przyleci, to jest 30% większe są owoce czy zbiory czy coś. Od kilku lat trwa w Europie kryzys związany z wymieraniem pszczół. Naukowcy z całego świata starają się znaleźć przyczynę tego problemu. A tymczasem trzeba pomóc tym małym robotnicom. Pszczoły generalnie kojarzą się ludziom z miodem i my jako koło pszczelarskie właśnie próbujemy tutaj to troszeczkę zmienić, poszerzyć troszeczkę tę świadomość ludzi. Działamy właśnie poprzez edukację na terenie gminy i miasta Siewierz w szkołach, gdzie robimy prelekcje dla dzieciaków. Spotyka się to z bardzo dużym zainteresowaniem zarówno dyrekcji szkół, jak i dzieci i młodzieży. Wychodząc na ratunek pszczołom, konieczne jest tworzenie nowych pasiek. Na tutejszym terenie koordynuje to Gminny Związek Pszczelarzy. Gminne Koło Pszczelarskie w Siewierzu liczy w tej chwili 30 członków i mamy ponad 200 uli. Osoby, które należą do naszego koła, to są pasjonaci pszczół, którzy kochają to zajęcie. To nie są pszczelarze zawodowi, to są pasjonaci. Ten bogaty dorobek poszerzył się ostatnio o kolejną bardzo atrakcyjną lokalizację. Rzeczywiście powstał pomysł. W styczniu deweloper zaproponował nam taką współpracę. Współpracę pszczelarz, rolnik, właśnie deweloper, gdzie mielibyśmy właśnie współpracować z rolnikiem, który zagospodarowuje teren wokół osiedla Jeziorna i tam właśnie mielibyśmy możliwość wystawienia swoich uli. No i rzeczywiście to doszło do realizacji. W tej chwili pobliżu osiedla znajdują się ule. Taka bliska współpraca z pszczołami to w okolicy już wieloletnia tradycja. Czasem jednak warto z tą tradycją wejść w nowoczesność. Tak jak to czynią na przykład w pasiece miodowe Lowe. Tu, poza typowymi gatunkami, tworzy się z zachowaniem wszystkich wartości miód kremowany. Idealny do smarowania. Ja mam miód wielokwiatowy, bo jest mieszany. A jeżeli ktoś chce gryczany, trzeba wywozić na grykę. Jeżeli chce lipowy, to wywozić, gdzie jest dużo lipy. Przykładowo rzepak. To muszą być hektary. Wtedy jest miód rzepakowy. A nie tak, że tam kawałeczek jest rzepaku i to, że już jest rzepakowy. Pszczółki nie noszą miodu, tylko nektar. I one po drodze dopiero to przerabiają, przynoszą do ula. I to jest gdzieś 7-8 razy przerabiane, jedna od drugiej. Wylatują rano jedne po nektar, drugie po wodę, trzecie po pyłek. I to każdy ma swoje zadanie przeznaczone w ulu. I wszystkim rządzi matka. Matki trzeba wymieniać co 2-3 lata, żeby zbiory były korzystne dla pszczelarza, no i dla otoczenia, dla przyrody. Pracowite pszczoły bez przeszkód przyjęły się do lokalnej społeczności, a za troskę pszczelarzy pasjonatów z pewnością odwdzięczą się cennym złotym darem prosto z natury.